Cześć, Maciej Zielony z tej strony, witaj na moim kanale. Dzisiaj postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy w Twoim banku będzie krypto i kiedy? Cena Bitcoina dzisiaj to 30 800 dolarów. Bardzo dobrze, mieliśmy jakiś taki mały bull flag, już od ponad 5 dni jesteśmy powyżej 30 000 dolarów. Wszystko wygląda na to, że wychodzimy górą z tej formacji. Cały rynek krypto sobie dobrze radzi, Ethereum też się trzyma, natomiast no, Bitcoin jest w tym momencie przewodnikiem całego rynku. Credit Agricole, Caesis, czyli ramię obsługujące aktywa gigantów takich jak Credit Agricole i Santander, czyli te obydwa banki dostają pozwolenie we Francji na to, żeby przechowywać kryptowaluty, na custody services we Francji właśnie. Jeżeli kiedykolwiek będziesz chciał we Francji otworzyć jakąś firmę i będziesz chciał oferować na przykład ETF-a spot, to z serwisów Credit Agricole będziesz mógł korzystać, żeby przechowywać swoje kryptowaluty. To jest bardzo dobra wiadomość, ponieważ umożliwia ona łatwe wejście wszystkim innym firmom w krypto. Chore przepisy w Japonii zostają zmienione. Przepis był w Japonii taki, że jeżeli byłeś emitentem tokena i ten token urósł i miałeś jakieś niezrealizowane zyski, to musiałeś zapłacić 30% podatku od tych niezrealizowanych papierowych zysków. To jest zupełnie chory przepis. I na szczęście regulator tutaj zreflektował i ten przepis zmienia, nie będzie tego podatku. Dlaczego on jest chory? No wyobraźmy sobie taką sytuację, że wypuszczamy jakiegoś tokena, ten token ma kapitalizację 100 milionów dolarów, natomiast płynności jest milion. Cena tokena wzrasta, kapitalizacja wzrasta do, nie wiem, 200 milionów dolarów i musimy zapłacić teraz 30% podatku od zysku 100 milionów dolarów, chociaż tak naprawdę nie ma nawet płynności, żeby sprzedać więcej niż milion dolarów z tych tokenów. Także chory przepis zostaje zmieniony, to też dobra wiadomość, bo pozwoli to w Japonii większej ilości firm działać w krypto. JP Morgan oferuje rozliczenia płatności w euro za pomocą swojej monety JPM. Pierwsza transakcja w euro została wykonana JPM coinem przez Siemens w wielkości 300 miliardów dolarów. JP Morgan uruchomił coin services w 2019 roku. Dzięki temu klienci mogą przesyłać między sobą pieniądze 24 na dobę 7 dni w tygodniu. Dobra wiadomość jest taka, że SAP, czyli firma zajmująca się dostarczaniem produktów dla korporacji, zaczynają testować USDC. Na razie dzieje się to na innym blockchainie niż blockchain Ethereum, ale prawdopodobnie w przyszłości będzie wprowadzony blockchain Ethereum i USDC. No też świetna wiadomość. Dzisiaj same dobre wiadomości czytam. Hong Kong and Shanghai Banking Corporation wprowadza usługi kryptowalutowe w Hongkongu. Jest informacja, że w Hongkongu został wypuszczone ETF-y na Bitcoina i na Ethereum. Oparte są na funduszach giełdowych, czyli na futuresach. Ale mimo wszystko jest to pierwszy taki krok, o jakim ja słyszałem, gdzie można kupować ETF-y krypto w banku. Także ogromny krok tutaj Chin czy też Hongkongu do adopcji kryptowalut. Miejmy nadzieję, że kolejny ETF to będzie ETF Spot, który bezpośrednio spowoduje zablokowanie dużej ilości bitcoinów czy też etherów. Słuchajcie, wszystko wygląda dobrze. Bitcoin jest powyżej 30 tysięcy dolarów. Banki i instytucje się interesują blockchainem, kryptowalutami, przesyłaniem stablecoiny. Banki się starają o to, żeby oferować usługi custodial, czyli przechowywania kryptowalut dla klientów. Jeżeli nawet będą jakieś odrygowania, jeżeli pójdziemy w dół, to wydaje mi się, że tymczasowo. Wszyscy widzą potencjał w tym rynku, również banki i duże instytucje. Zapraszam Was do tego, żebyście polajkowali ten link, jeżeli Wam się podoba. Jeżeli Wam się nie podoba, to łapka w dół, jakiś komentarz. Mamy lato, odpoczywajcie i do następnego razu. Cześć!